Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moimi gośćmi są politycy. Sylwester Pawłowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Jędrasik, Kukiz 15, Artur Dunin, Platforma Obywatelska, Przemysław Błaszczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Górski, Wolność. No i proszę państwa, sędzia Andrzejewski, współtwórca polskiej konstytucji, mówi o pani byłej prezes Sądu Najwyższego. Nie, to jest pani prezes pani Sądu. Pani Małgorzacie Gerdes. Prezes Sądu Właśnie Najwyższego. Zadam państwu to pytanie, czy jest prezesem Sądu Najwyższego, czy nie. Natomiast pan sędzia Andrzejewski, współtwórca, bo to jest ważne, ktoś, kto tworzył konstytucję, tą konstytucję, na którą się teraz wszyscy powołują, mówi. Pani prezes podlega prawu i artykułowi 180 ustawy 4 konstytucji, który mówi, że z wiekiem 65 lat władza ustawodawcza może skierować wszystkich sędziów aktywnie wykonujących swój zawód w stan spoczynku, nie pozbawiając ich uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. Są oni natomiast zwolnieni ze służebnej woli w ramach artykułu 45 Konstytucji. Więc no trudno, żeby człowiek, który tworzył, współtworzył konstytucję, się pomylił. No to teraz mam pytanie do pana posła Artura Dunina. Na jakiej podstawie uważa pan, że prezes 183 artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi jasno, że kadencja prezes Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Koniec, kropka. 180, tak? 183 bodajże. A, trzeciego. Panie pośle, nie ma więcej dyskusji, ale nie ma więcej dyskusji. Koniec, kropka, tak. Tylko ja dokończę. Dobrze, ale zadam pytanie. Pan jest prawnikiem? Nie, natomiast bardardzo prześledziłem i znam konstytucję i wiem, że konstytucja jest najważniejszym sędzia Andrzejewski. Najważniejszą ustawą w tym kraju. Panie pośle. Więc jeszcze raz powtórzę. To jest pierwsza podstawowa rzecz. To, że prezes Sądu Najwyższego ma 6-letnią kadencję. Inne artykuły odnośnie wysyłania na emeryturę są podległe temu artykułowi. Koniec, kropka. Nie ma dyskusji i tutaj nie ma czegoś, że pójdziemy na kompromis, że to trzeba zrozumieć. Nie. Konstytucja jest konstytucją. Przepraszam, konstytucja jest konstytucją. Mam pytanie takie do pana. PiS łamie prawo. Rozumiem. PiS łamie prawo, tak. Tak jest. Czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Sędzia... Pan Andrzej Duda, który przysięgał jako prezydent. Więc powiedziałem, prezydent. Pan Andrzej Duda przysięgał, jak zostawał prezydentem, na konstytucję, gdzie zobowiązywał się przestrzegać konstytucji. Dziś pierwszy człowiek Rzeczypospolitej Polskiej łamie konstytucję, na którą przysięgał. Panie pośle, za to jest Trybunał Stanu. Pytanie następujące również do pana, bo pan sędzia Andrzejewski, powtórzę jeszcze raz, był współtwórcą polskiej konstytucji. Tej konstytucji, która jest teraz napisana, on ją też tam pisał. No i wypowiada się w ten sposób, że pani prezes była w tej chwili była prezes, jest w stanie spoczynku. Czyli uważa pan, że ktoś, kto pisał konstytucję, nie ma pojęcia, co napisał? Nie, dlatego, że trzeba jeszcze raz powtórzyć. Jeszcze raz powtórzę. Nie ma pojęcia, jeszcze, co napisał. Jeszcze raz powtórzę. Proszę posłuchać, co ja mówię. Panie pośle, słyszę, można, co pan mówi. Tak, do tej pory na podstawie artykułu, o którym mówi pan Andrzejewski. Sędzia Andrzejewski, współtwórca tak jest, Andrzejewski, polskiej konstytucji. Pan Andrzejewski. No, za chwilę się coś dowiemy jeszcze o panu Andrzejewskim, ale to za chwileczkę. Chcę powiedzieć tak, że do tej pory ustawa o Sądzie Najwyższym, która decydowała o tym, kiedy sędzia idzie w stan spoczynku i do kogo ewentualnie, jeżeli chce dalej pracować, do kogo ma się zwracać, to mówiła ustawa o Sądzie Najwyższym. Natomiast ona była w zgodzie z artykułem 183 Konstytucji, w zgodzie. Dzisiaj przeprowadzona zmiana ustawy Sądu Najwyższego jest niezgodna
z konstytucją. I to mówi poseł, który nie jest prawnikiem, a sędzia, pisałem, który jest prawnikiem. Dobrze, to jeżeli pani tak chce, pisałem pracę inżynierską, właśnie sprawa. Panie pisałem pośle. Sprawa, rozumiem. Ale wie pan co, jak ja dostaję listy z sądu, to ja powiem, że nie potrafię odczytać, co tam jest napisane. Wie pan, potrzebuję interpretacji i dzwonię zazwyczaj albo do sądu, albo do jakiegoś prawnika, żeby dowiedzieć się, co tam jest napisane, bo tak jest to napisane, że zwykły człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Zapraszam do swojego biura, mam porady, konsultacje prawnicze. I teraz prawnicze, mam następne pytanie. Prawnicze, jak to jest? Zapraszam do swojego biura. Jak my mamy napisane prawo, jeżeli są różne interpretacje? Jeden prawnik mówi, że to tak, drugi mówi, że siak. A to nie siak. Tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Wszędzie są prawnicy, taki prokuratorzy. Prawnik, co się nazywał falandysz. I falandyzacja prawa stała się immanentną cechą Prawa i Sprawiedliwości. Ja pozwolę sobie może nie mieć w klapie znaczku konstytucji, ja mam ze sobą konstytucję. No tak, ale pani, wie pan co? Konstytucja to jest raz, dwa to jest interpretacja. Pozwolę sobie, to jest to, co ja przed chwilą powiedziałam, że dostaję pismo, które trzeba odpowiednio umieć zinterpretować, bo tam są odpowiednie punkty. Pani redaktor, już pani... Paragrafy. Punkty, paragrafy, a to ja jeszcze zapytam od razu pana, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy. Pan jest polonistą. Nie, historykiem. O, historykiem, to bardzo proszę. Co ma do powiedzenia historyk w kwestii pani, prawa? Ja nie chciałbym, żeby mnie pani traktowała... Świetnie pani ustawia tą rozmowę. Ja chciałem zapytać, a jakie wykształcenie pan, ma pani redaktor? Ja jestem dziennikarzem. No i właśnie, jakie i pani pan ma co? Podstawy, żeby przywoływać jedną jako wiarygodną tezę, a drugą jako niewiarygodną? Ale ja przywołuję sędziego Andrzejewskiego. Ale jednego. A ja przywołuję sędziego Rzeplińskiego na przykład. I już się różnimy w tej sprawie. Ja przywołuję sędziego Trybunału. Pozwólcie panowie, że... Rozumiem, że to nie jest... Zaraz, ale to dokończę pan, tylko swój wywód. To pan przywoływał pana profesora Strzembosza, rozumiem, jeżeli tak? pani redaktor pozwoli, a moi koledzy również dwie minuty, to ja wyłuszczę swoją tezę na temat tego, co pani redaktor przedstawiła. Otóż kiedy toczył się spór o Trybunał Konstytucyjny, wszyscy podkreślali tylko jedną tezę, mianowicie, że trzeba obsadzić swoimi ludźmi Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości. I Rzepliński był, prezes Rzepliński, prezes Rzepliński był uosobieniem wszystkiego, co się z Trybunałem Konstytucyjnym wiązało źle. A dlaczego był takim osobieniem? No, taka była tego, teza. Że się zmieszał dlaczego, w wcześniejszą ustawę. Kiedy prawnicy, o których dzisiaj pani redaktor tak poważnie mówi, podkreślali fakt, że Trybunał Konstytucyjny większość prawników, stoi na straży Konstytucji. A ta mniejszość, ale co? Proszę, nieważne. Ale proszę, że mi nie przeszkadzać, ja skończę tylko swój wywód. Dzisiaj wiadomą rzeczą jest, bo też przede wszystkim zwolennicy zmian z Prawem i Sprawiedliwością na czele podkreślają, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie jest zgodna z Konstytucją, bo Trybunał Konstytucyjny tego nie zakwestionował. No bo jak ma zakwestionować, skoro został już opanowany? I teraz, ale nikt do Trybunału poprzez panią prezes nic nie wniósł, która również żadnej jest... skargi nie wniósł. Ale to ja na to odpowiem dlaczego. No to nieważne dlaczego, po prostu nikt nie zakwestionował. Ale po co mam wnosić czy możemy, skargę do czy Trybunału? Mogę dokończyć, bo tak, jeżeli jednego pomyśli tezy wygłoszonej przez panią redaktor, to od razu jest to posponowane. Otóż chcę zacytować jasno. Artykuł 183 ustęp 3. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczypospolitej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. A artykuł 127 dotyczący prezydenta mówi również, prezydent wybierany jest przez naród, prezydent Rzeczypospolitej jest na 5-letnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. To jest zapis konstytucyjny, którego nie ma ale prawa zmieniać żadna ustawa. Do tego zmierzam, panie redaktor, że dzisiaj nie toczy się rzecz o walki o symbola czy o symbol Sądu Najwyższego, jakim jest pani Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes, podkreślam, jest w dalszym ciągu, tylko toczy się o coś innego. Otóż ja pozwolę sobie zacytować artykuł 198 odnoszący się do Trybunału Stanu. Otóż artykuł 199, ustęp 2 mówi, przewodniczącym Trybunału Stanu
jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Prawu i Sprawiedliwości na wyłączeniu pani Małgorzaty Gersdorf przed rokiem 2020. Z jednego prostego powodu. Wybory będą w 2019 i Trybunał Stanu, wybrany przez kolejny Sejm, kolejnej kadencji, ma być kierowany przez naszego sędziego. Więc najpierw trzeba wykluczyć panią Małgorzatę. Dokładnie. Ale to pan mówi dlaczego. Tak, tak. To pan mówi dlaczego. Ale ja mówię nie dlaczego, tylko czy. I pan sędzia Andrzejewski, dziś współautor Konstytucji, mocno ją kontestował na etapie, kiedy ona była tworzona. I proszę się odwołać do okresu sprzed 21 lat i będzie pani wiedziała, jaka jest pozycja pana sędziego Andrzejewskiego. Odmawiajmy teraz, tu i teraz o tym, co się wydarzyło. Została wprowadzona ustawa, inicjatywa pana prezydenta o zmianie wieku, innych jeszcze też zapisach, wieku, kiedy przychodzą sędziowie Sądu Najwyższego stan spoczynku. Była możliwość, w zasadzie tej ustawy, wnioskowanie o przedłużenie. Część sędziów zrobiło taki wniosek, zawnioskowało możliwość dalszej pracy. Pani Gersdorf tego nie zrobiła, podważając też ustawę, a korzystając z tej ustawy w międzyczasie, jeżeli ona była taka zła, to dlaczego w międzyczasie, jak funkcjonowała już ta ustawa, wystąpiła też o urlop w ramach tej ustawy i o możliwość też nie urlopu, możliwość dodatkowej pracy i to nie przeszkadzała jej ta ustawa. Też dlaczego tutaj państwo, czy pan, ja nie chcę, też jestem zootechnikiem, przepraszam panie pośle, pan geodetą, pan historykiem, to dlaczego panie pośle nie zebrał pan 15 kolegów i nie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy? Nic nie zrobiliście przez 4 lata. No powie pan oczywiście, że to jest tak, że to większość, że Trybunał PiS-owski jest. Nie, jednak nie jest PiS-owski, są tam sędziowie wybierani wcześniej i przez Platformę Obywatelską. I to tak funkcjonuje, dlatego proszę tutaj nie takich teorii spiskowych dziejów, a to, co zrobiła pani Gersdorf teraz i demonstracyjnie przychodząc i wcześniej demonstrując razem z wami, gdzie zapomniała, że była na tych demonstracjach i paliła świeczki. Ludziom. I takie podejście do tych wydarzeń, taka tu jak też kolega powiedział, przyszłościowe, jakie to my mamy plany wielkie na przykład. Nie, mamy tylko jeden plan, zmiana w systemu. Zniszczenie Polski, to fakt. Sądownictwa i usprawnienie tego systemu, poprawa dla wszystkich obywateli, żeby on lepiej nic funkcjonował. Nic się nie zmieniło? Zmieniło się w sądach, panie pośle, nie na telefon, nic jak wcześniej się, był nic się, o, to jest, o, kolejne przewodniczący tak jest. Sądu na telefon ustawiał, kto też będzie prowadził sprawę. Nie też będzie to, tak, że przewodniczący też na to sądu wskazują, kto prowadzi daną sprawę i kto będzie spolegliwy w tej kwestii. To już zostało zmienione. Jest wiele takich zmian pozytywnych, tylko no, państwo tutaj z tego robicie jakiś sztandarowy swój temat, jeszcze tym bardziej przerzucając to do Unii Europejskiej i skarżąc na jakie tutaj u nas jest brak praworządności. Obywatele myślę, że innego są zdania, tym bardziej, że nawet dzisiejsze sondaże pokazują, że jest duże zaufanie dla Prawa i Sprawiedliwości. I wzrosło o 5 punktów procentowych. To ale teraz czy ja mogę odpowiedzieć? Nie, w tej chwili nie. W tej chwili poproszę pana Krzysztofa Jędrasika. Jakie jest zdanie tutaj pana, bo Kukiz z kolei, to panie, każdy ma odrębne zdanie. Panie, cały Kukiz mówi, że prezesem Sądu Najwyższego jest dalej pani profesor sędzina Gest. Pan pozwoli mi powiedzieć się w imieniu to. Ja bardzo proszę. W swoim imieniu pan mu. Ja powiem tak. Po pierwsze, pani redaktor, myślę, że trochę pani niedokładnie przedstawiła sytuację. Pan sędzia Andrzejewski był redaktorem Konstytucji, nie tworzył jej, bo tworzył ją Sejm. Był współtwórcą. Redaktorem. Pisał, rozpisywał, nie był twórcą. Twórcą jest Sejm, bo Sejm uchwala konstytucję. No taki jest układ prawny. Ale to mniejsza z tym. Natomiast przypominam, że Kukiz 15 proponował do wpisania do tej ustawy akurat wyłączenie pierwszego prezesa z obowiązywania tych przepisów odnośnie wieku, ponieważ wiadomo było, że będzie, że powstanie konflikt prawny pomiędzy artykułem 183 a 184. I powstał ten konflikt prawny i teraz to wszystko się rozgrywa. Ale dlaczego pan tak uważa, że powstał konflikt prawny? Powstał konflikt prawny, bo jeden artykuł tak mówi o 6-letniej kadencji, nieskracalnej, a drugi mówi o tym, że poprzez ustalenie wieku, granicy wieku, można tą kadencję skrócić. Ustawą, bo to jest ustawą, ważne. Ustawą, czyli aktem niższego rzędu, co prawda delegowano z konstytucji, ale jednak ustawą, czyli aktem niższego rzędu. Mhm. A to zapytam pana w takim razie, jak to jest, że jeden prawnik interpretuje to tak, jak pan mówi, a drugi interpretuje tak, jak mówił pan. Skarży.
interpretacja do... Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, co to znaczy? Czy to jest niedoskonałość prawa? Nie, to nie jest niedoskonałość prawa. To jest kwestia podejścia do prawa i na całym świecie wszyscy prawnicy się spierają. Wszędzie są sądy, które decydują o tym, który pogląd jest właściwy w rozumieniu danego sądu w danym okresie czasu. W Stanach Zjednoczonych jest Sąd Najwyższy, który podejmuje tego typu uchwały. Zresztą sąd, który zawiera, jak to pamiętam, 12 zdaje się sędziów, a nie 220, jak jest dopuszczone w obecnej ustawie. Nie, górnej granicy nie ma w polskim prawodawstwie obecnie. No, tak, obecnie. Nie ma. A co jest najśmieszniejsze, że Sąd Najwyższy, raz, że 12, to jednako słowo, to są sędziowie dożywotni. Dożywotni. Tak, to są ale u nas nie ma. U nas nie ma dożywotni. U nas nie ma dożywotni. Może byłoby lepiej, no, ale niestety nie ma. Pytanie jest takie jeszcze jedno. Jeżeli pan prezydent uważa, że granicą rozsądnego sprawowania urzędu sędziego jest granica wieku 65 lat, to niezrozumiałe są dwa jego ruchy. Po pierwsze, wydelegowanie do KRS-u sędziego Wiesława Johana, który ma 78 lat, a więc ta bariera 65 skończył już dawno. No, ale może złożył stosowne dokumenty? Nie. Delegacja była wcześniej, nie złożył, ponieważ do niego się nie wymaga z takiego składania. A no tak się nie wymaga, mógł sam sobie pan odpowiedzieć. A druga rzecz, dlaczego w takim razie zgodził się, żeby funkcję zastępcy pełnił sędzia Iwański? A bo to jest tymczasowo. Ale ma 66 lat. Do momentu, no tak, ale... Ale ma 66 lat, czyli z mocy ustawy tak, nie jest sędzią. To ja już panu mówię, z tego, co zrozumiałam i słyszałam, że sędzia, który zastępuje, musi być taki moment, że ktoś zastępuje, prawda? I to jest krótki okres czasu. Ale pan prezydent... Czasu. Pan prezydent niech pani nie tłumaczy pana prezydenta, bo tego się nie da wytłumaczyć. Ja wcale nie tłumaczę, mówię tak, jak ja to zrozumiałam. Pan prezydent, jeżeli nawet chce się powołać na swoją ustawę, to powinien wydać postanowienie i wskazać postanowieniem, wydać decyzję, której nie zrobił. Czyli złamał tak naprawdę, nie zachował się zgodnie z ustawą, którą wprowadził w życie. Ale kto tak mówi? Kto tak mówi? Urzędnicy nawet pana prezydenta, panie redaktor. Pani redaktor decyzję że prezydent złamał prawo? Tak, oczywiście. Tak mówią urzędnicy tak, pana, a który urzędnik? Powiedziała pani minister z kancelarii prezydenta, że pan prezydent... Pani prezydent, nie pamiętam nazwiska pani w tej chwili. Prezydent? Nie. Pani minister. Powiedziała zaraz po tym, jak trzeciego powiedziała, że pan prezydent wyda odpowiednie postanowienia. Tak, było I tego samego postanowienia. Czyli złamał prawo, do którego nie trzeba było wydawać tego postanowienia. Jak nie trzeba, no tak jest napisane w ustawie. Pan prezydent jako prawnik nie chciał zaryzykować, żeby pod tym postanowieniem znalazł się jego podpis, bo to jest dokument, który go jednoznacznie obciąża i stąd mamy pad, jaki się znajduje Sąd Najwyższy. Ale bo jeszcze pan... To może w takim razie pana Wojciecha Kurskiego zapytamy, jaką tutaj ma opinię na ten temat wolność. My nie jesteśmy sektą, więc też powiem jako Wojciech Górski, ale członek Partii Wolność. Odpowiadając na pytanie, czy pani Gersdorf jest prezesem sądu, czy nie, powiem, że nie wiadomo. Dlatego ja to też nie jestem prawnikiem, studiowałem ekonomię i politologię. Natomiast świadczy to o tym, że mamy kiepsko napisaną konstytucję, bo z jednej strony faktycznie jest tam mowa o nieusuwalności, o kadencyjności, a z drugiej strony jest to odesłanie do ustawy, która reguluje różne sprawy związane z tym. Natomiast tutaj się trochę zgodzę, że faktycznie środowiska związane z opozycją parlamentarną mają trochę wytrąconą broń z ręki, dlatego że pani Gersdorf faktycznie nie złożyła tej deklaracji o woli, że dalej chce spełnić swoje stanowisko i tam chyba jakieś zaświadczenie od lekarza jest potrzebne. No i dopiero wtedy, gdyby prezydent to odrzucił, to wtedy można byłoby podnieść larum, że jak to jest niesprawiedliwie traktowane. Natomiast trudno się tu z panem nie natomiast tego nie zrobiła. Zrzucając kamyczek do drugiego ogródka, to faktycznie trochę też się dziwię, tak na chłopski rozum, jak to jest, że PiS walczy z dekomunizacją i w wyniku tej dekomunizacji obowiązki prezesa Sądu Najwyższego pełni ktoś, kto również jest starszy od pani Gersdorf, a w dodatku ma w swoim życiorysie sprawowanie funkcji w sądach komunistycznych. No tak, ale to jest sędzia, którego wskazała pani Gersdorf.
na zastępstwo przez pewien okres czasu. Ja to tak rozumiem. No, że to mógłbym... jest przez chwilę. Państwa, czyli no, pewne rzeczy nie obejmują. Jeszcze minutkę. Chciałbym tylko dokończyć wywód. Pan prezydent zgodził się z panią profesor Gersdorf, bo wskazuje pani profesor i tyle. Już minutkę. Kończę wywód i znaczy, oddaję wskazuje panu głos. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego swojego zastępstwa. Chcieli, żeby to poszło na jakiś pewien okres czasu. Szanujmy głos naszego. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że rozmawiamy już chyba 25 minut na ten temat, a mam takie wrażenie, że generalnie ten temat sądu już przestaje Polaków jakoś mocno Polaków emocjonować. To w ogóle chyba dużo to większe nie protesty... emocjonuje i wcale nie obchodzi, bo Polaków to interesują ich sprawy, jak sąd będzie pracował. Ostatnio natomiast dużo... no to jest polityczna sprawa, my rozmawiamy politycznie. Tak, ale ostatnio dużo większe protesty były na przykład na temat dyrektywy unijnej dotyczących tak zwanego podatku od linków i ja również wolałbym, żeby na przykład społeczeństwo bardziej się mobilizowało przeciw rządowi, na przykład w sprawie podatków, takich jak opłata emisyjna, jak akcyza na e-papierosy, czy też planowane wprowadzenie podatku od cukru. Dobrze, to teraz, jeżeli mogę odpowiedzieć panu senatorowi, jeżeli pani rektor pozwoli. Tak, bardzo proszę. Pan senator powiedział, że dlaczego, jak tam się to tak bardzo nie podobało, to żebyśmy 32 panie. To też mogliście przez można skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No więc, panie senatorze, po pierwsze, to jest atrapa Trybunału Konstytucyjnego, tak, ale proszę dać mi, jest atrapą. Rząd, co najlepiej świadczy, zwłaszcza, co najlepiej świadczy, pismo siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego to pani prezes. To jest po pierwsze, ale już powiem bardzo ważną rzecz, bo w momencie, kiedy to parlamentarzyści, czy senatorowie, czy posłowie wysłaliby taką skargę do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał Konstytucyjny tą sprawę 5 sędziami Sądu Konstytucyjnego. 5. Oho, no to zaraz ale wyjdzie. Co, że rozpatrzy, tak? Rozpatrzy. Składzie, pięcioosobowym. Pięcioosobowym. Czyli albo dokładnie. W całym składzie to zależy już, od problemu. A właśnie nie. Tu jest problem. Gdyby skargę złożył prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, to sąd konstytucyjny musiałby się spotkać w całości, czyli w 12-osobowym składzie. I to jest właśnie ta różnica. 5 sędziów, którzy tak się nazywają, to jest 2 prawidłowo wybranych i 3 zastępców. To jest atrapa, panie senatorze, atrapa. To jest atrapa. Wcześniej można było mówić o atrapach i różnych decyzjach, jakie zapadały w Sądzie Najwyższym. Co jest najśmieszniejsze, że wracając jeszcze do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to tak naprawdę była działaczką Solidarności. Pani Gersdorf była działaczką Solidarności, więc mówienie o tym, że trzeba wyplewić, zdekomunizować. To jest żenujące, gdzie, przypominam, Kryże był ministrem w rządzie Kaczyńskiego. Dzisiaj Piotrowicz jest twarzą wszystkich zmian powracających tak naprawdę nas do komuny, bo to wtedy za komuny właśnie, za Piotrowicza, kiedy skazywał, był prokuratorem Trybunału, był prokuratorem stanu wojennego, gdzie skazywał opozycjonistów, to właśnie jemu się marzy o tym, żeby znów takie czasy wróciły. I dzisiaj wszystko wskazuje na to, że te czasy wracają, a powiem więcej. Boję się, że dzisiaj wracają jeszcze gorsze czasy. Kiedyś się mówiło za Stalina, daj mi człowieka, paragraf na niego znajdę. To dzisiaj jest gorzej, panie redaktor, szanowni państwo. Dzisiaj PiS robi w ten sposób, jak robi? A dzisiaj PiS robi tak, daj mi człowieka, a paragraf na niego napiszę. I dzisiaj to są rządy PiSu. A czy to nie jest przypadkiem tak, że pani profesor Gersdorf po prostu nie chciała być już pełnić dłużej tej roli? Ponieważ gdyby chciała, to by po prostu pani złożyła stosowne Gersdorf dokumenty. Się cały czas musi politykę, być, tak naprawdę, musi zachowywać i bawi się w politykę się z konstytucją, nie ma, bo tak tego naprawdę, jest prezesem Sądu Najwyższego. Sądu Najwyższego jest panią profesor tak naprawdę i patrząc na to, co się działo, na te wszystkie ostatnie zmiany, ostatni czas, jak się zachowywali byli i obecni, czy też
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie tak naprawdę zmieszali się w spór polityczny. Miał być, i tego nigdy nie powinno tak coś nastąpić. Jeżeli jest wybrany demokratycznie władza, ma mandat społeczny do zmiany i z tej też jakiejś tam grupy, z tej grupy też się wywodzi pan prezydent i parlament i chce zmian, które też oczekiwali wyborcy i to było zapisane w programie, no to też w jakiś sposób tutaj myślę, że władza sądownicza macie powinna się większość do tego, żeby zmienić konstytucję? Czy macie większość do zmiany konstytucji? Panie pośle, my nie zmieniamy konstytucji. Zmieniacie, nie właśnie zmieniacie. Nie macie na to przyzwolenia społeczne. To zacytuję jeszcze raz. Jedno zdanie na koniec. Proszę nie kłamać. Ale to dobrze, zacytuję jeszcze jedno, też dwa zdania pana Piotra Andrzejewskiego, sędziego obecnie mecenasa. Ile ma lat pan mecenas Andrzejewski? Nie wiem. To można sprawdzić. A to powinien już 65 lat na pewno. System prawa jest jednoznaczny. Jeżeli pani sędzia w stanie spoczynku nie podoba się istniejące prawo i uważa, że ustawa, której jest winna posłuszeństwa jako sędzia z mocy konstytucji, stoi w jakiejś kolizji z konstytucją, to jako prawnik wie, że jest zobowiązana wiedzieć, że służy jej skarga o niezgodność tej ustawy, której jest zobowiązana do stosować. Do Trybunału Konstytucyjnego. Nie, proszę, nie rozumiem. Dlaczego pani nie cytuje Strzembosza? Dlaczego pani nie cytuje Rzemplińskiego? Dlaczego? Artykuł 190. A bo jest niewygodny, dlaczego? Bo to jest nie. niewygodne. Bo mówią prawdę. Profesor Rzepliński nawet nie wiedział, co to jest suweren. Artykuł 191. Bardzo się zdziwił, kiedy Monika Olejnik zadała mu pytanie, powiedziała, że suweren chce to czy tamto, natomiast pan profesor Rzepliński zdziwił się, a kto to jest suweren? Suweren. No i Olejnik musiała mu wytłumaczyć, kto to jest suweren. Ale to pani nie zrozumiała w takim razie tego pytania pana. Bardzo możliwe. Sarkastyczny Rzeplińskiego. Oczywiście, że tak. Do wyborców PiSu. Natomiast 190 artykuł Konstytucji mówi wyraźnie, całą plejadę tutaj instytucji, osób, 50 posłów, 30 senatorów może wystąpić z wnioskiem, ale ja wrócę do Trybunału Konstytucyjnego, ale ja wrócę do pytania, które zadała pani redaktor. Otóż pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, gdyby zwróciła się do prezydenta z jakimkolwiek oświadczeniem, to oznaczałoby, że szef Sądu Najwyższego legitymizuje ustawę, która jest sprzeczna z konstytucją. Tak. Ale zgłosiła się o możliwość pracy. Szanowni panowie, to, że Trybunał Konstytucyjny nie zajął w tej sprawie stanowiska, bo nie było inicjatywy wystąpienia z wnioskiem, to jest jedyny tylko dowód na to, że po prostu żadna z instytucji, z prezydentem włącznie, bo prezydent nie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby się zwrócił, znamy swoje ustawy. Nie, gdyby się zwrócił, to wie doskonale, że w Prawie i Sprawiedliwości miałby mocno przegrane. Dlaczego? Dlatego, że 12 sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zajęłoby jednoznacznie w tej sprawie stanowiska i nie byłoby orzeczenia, którego spodziewa się Prawo i Sprawiedliwość. 5 wyrobników w Trybunale Konstytucyjnym zawsze zajmie stanowisko tak, jakie wychodzi z Nowogrodzkiej. Ale o czym pan mówi? Jak miał prezydent stworzył ustawę i miał ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego? No pan już opowiada już takie historie. Konstytucja, która ustawa, która wyszła, ustawa, która wyszła z ręki prezydenta Rzeczypospolitej, została w trakcie dyskusji zmieniona w Sejmie. W związku z tym to był powód, a nie dlatego, że PiS przyjął propozycję zgłoszoną przez na prezydenta bez jakiegokolwiek zastrzeżenia. To jeszcze, bardzo proszę. Nie chcę stawać tutaj w obronie PiSu, bo to aż czuję, po prostu aż mi rękę parzy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że panowie tutaj atakują, że PiS nie ma mandatu społecznego na zmianę konstytucji, tylko że kiedy konstytucja była uchwalana, to również ona nie miała, nie pamiętam tych liczb, ale nie było takiej większości. Więc no PiS-u. Jest demokracja, chcieliście PiS, to macie. No jest tak jak zażyczył sobie naród, mi się też to nie podoba, ale... 18%. No tak, ale tak samo było z tą konstytucją. To nie pamiętam tej chwili liczb, ale jakby to przeliczyć... No to jeszcze w ramach kabaretu do tej sytuacji, jeżeli państwo... W referendum. Panowie, poprosicie... Na poważnie najpierw. Dobrze. Ja bym chciał dostać pytanie, tylko spytać tak, w jaki sposób zwiększenie liczby sędziów Sądu Najwyższego do 120 lub do większej wpłynie na poprawę działania sądów powszechnych dla ludzi w Polsce? Bo ja tego nie rozumiem. A mam do czynienia ze sprawami sądowymi codziennie. Do mnie pytanie? Przedstawiciela siły, która tą ustawę uchwaliła. To nie jest, jeżeli jakaś jest liczba, to jest liczba graniczna. I to nie ma właśnie liczby granicznej, to jest minimalna tylko.
to nie musi być tyle osób, jeżeli... Jest nieograniczona. Też wiemy, że tam ma być kilka izb w Sądzie Najwyższym, nie tylko izba, która będzie orzekać, ale także izba dyscyplinarna. I wiemy, jakie są zatory w Sądzie Najwyższym. Jeżeli ma to sprawnie funkcjonować, no to myślę, że to jest skazane. I tym bardziej to będzie jakiś pluralizm, że będzie więcej osób i więcej sędziów. Nie prościej Trybunału Ludowego. To będzie taki tam pluralizm i myślę, że to na korzyść, niż jeżeli jest 12. Tak? Odnosiliśmy się do Stanów Ameryki i tutaj do ich Sądu Najwyższego, 12 wybieranych przez prezydenta z różnych opcji, też są ścierania. Powoływanych. Ten by sobie nie powoływanych, pozwolił na taki też przez demokratów i republikanów i też są, jakieś tam były zawsze polityczne przepychanki, ale nikt nie podważał tego i sędziowie funkcjonują i nikt nie podważa, że nie wychodzę, nie zgadzam się, może w jakiś sposób to będę strajkował. No takich rzeczy nie było, nie mieszali się w bo politykę. Tam nawet Trump, chociaż polityka nawet Trump funkcjonuje tam jak i zachowuje się przyzwoicie w stosunku do swojej konstytucji. A i do sądu. Jeszcze, i do sądu. Jeszcze jedna sprawa, czy wie pan, jak zmieniła się liczba spraw rozpatrywanych przez sędziów, którym przydzielono do pomocy pracowników w sądach powszechnych? Czy się zwiększyła ta liczba spraw, które oni rozpatrują, czy się zmniejszyła liczba spraw? Bo to dwa razy więcej ludzi. Każdy sędzia dostał pomocnika, który miał mu pomagać w działaniu spraw. To wszystko nie nastąpi tak od razu z dnia na dzień. Ale to, pana, nie, to już żeby, dwa lata działa. Tak nastąpiło, zaraz wszystko się rozszerzyło. To już dwa lata działa. Ale też jest, wie pan, wielki pan jest problem w sądach, jak to funkcjonuje u nas. To też ta reforma, to jest jedna z części, która się rozpoczyna, jakieś tam reformy sądownictwa i my tego nie zmienimy z dnia na dzień. 10 tysięcy sędziów, które funkcjonują w sądach, też robią w jakiś sposób obstrukcję, jak się zachowują sędziowie no w nie. sądach powszechnych. Też robią obstrukcję, robią różne rzeczy i też się mieszają w politykę, też nie przestrzegają zapisów ustawy i powiem, że to co się wydarzyło przez to jest trochę... Ta reforma jest troszeczkę za późno, bo to powinno nastąpić po 90 roku. My w jakiś sposób tutaj próbujemy to można powiedzieć naprawić, ale po 90 roku powinna nastąpić wy to niszczycie. Zmiana, a nie część, można powiedzieć, ze służb ludzi, którzy mieli wykształcenie prawnicze, przeszli do adwokatury, do prokuratury, przeszli do sądów. Tak to funkcjonowało. Tak naprawdę zawód sędziowski był przez dłuższy okres czasu zamknięty, czy w ogóle prawniczy dla ludzi spoza tego kręgu. I tak to funkcjonowało, to Prawo i Sprawiedliwość Przemysław Gosiewski 2005-2007 otworzyliśmy możliwość i dostęp do tego zawodu osobom, które nie były z kręgu tych osób, które funkcjonowały w wymiarze sprawiedliwości i to nie nastąpi tak szybko. Wiem, że jest dużo osób porządnych, sędziów, dobrze funkcjonujących, też, którzy się zgadzają z naszymi reformami, ale co się robi w sądach? No są po prostu szkalowani, są w jakiś sposób odsuwani od pewnych decyzji, są na uboczu, bo mają inne poglądy. Przecież, to też przecież tak Ziobro namaszcza prezesów sądów. Namaszcza sądów. Tutaj więc proszę nie mówić, że obiecałam ktoś jest jedno odsuwany. Zdanie, bo były prezydent Lech Wałęsa napisał do The Rolling Stones, którzy wczoraj występowali w Polsce, że w Polsce dzieją się złe rzeczy. Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa. To tak a propos... No co się dzieje, to przecież za rok będą wybory. Społeczeństwo... Polski. No i teraz może byśmy przeszli z kolei... To co robi PiS, to jest kabaret, niestety. Tylko, że tu już nie ma co się śmiać, tylko należy płakać. Pana też idą, dokładnie tak. Dobrze, to teraz może porozmawiamy na temat sytuacji, która miała miejsce w poprzednim tygodniu, w zeszłym tygodniu w Strasburgu. Chodzi o wystąpienie premiera Morawieckiego, kiedy był straszny atak, można powiedzieć, nie na temat, na naszego premiera. No i dzisiaj w Rzeczpospolitej pan Marek Cichocki napisał, że poziom debat na temat Polski w Parlamencie Europejskim, słuchając wypowiedzi niektórych europosłów, można było odnieść wrażenie, że mówią ludzie dotknięci ideologicznym szaleństwem. Wszyscy oni mieli na ustaw kwestię praworządności, ale żaden nie chciał odnieść się do istoty problemu. Bardzo dobre wystąpienie pana premiera Morawieckiego w sprawie przyszłości Unii. Czego właściwie dotyczy ten spór? Czy naprawdę jakości reform polskiego sądownictwa? Bo jeśli tak, to dlaczego wcześniej nikt w Brukseli nie martwił się jego stanem? Czyli poprzednio było źle i dlaczego nikt się nie martwił stanem praworządności w Polsce? Pan poseł Artur Dunin.
Ale co to jest artykuł z Rzeczpospolitej, cytuję. Też jakiś tam pisowiec napisał. Ale co ja tu mogę powiedzieć? W imieniu pana, większość ludzi, którzy się interesują polityką, pewnie ten kabaret, który urządził pan premier Morawiecki. W Parlamencie Europejskim też był też kabaret. To widzieli i sami odniosą, sami sobie wyciągną wnioski. Kłamstwo nad kłamstwem. Na Facebooku świetny mem chodzi. Pinokio kłam, a nos mu rośnie jeszcze większy. I dokładnie tak się zachowywał Morawiecki w Brukseli, gdzie kłamał na każdym kroku w swoich wypowiedziach odnośnie tego, co mówił pan Wojciech, że właśnie dekomunizację będzie wprowadzał w sądach, gdzie nie ma żadnej osoby, która w tamtych czasach była. To już powiedziałem, że takie osoby są w PiS-ie. Mówienie to, co też pan senator chciał powiedzieć odnośnie sędziego na telefon, jako przypomnę, że pan Morawiecki znowu tutaj skłamał i niestety powtórzył to kłamstwo pan senator, bo tam chodziło tylko o wyznaczenie terminu. Tylko o wyznaczenie terminu. Ponieważ... Czy ja mogę? No panie pośle, to żenujące, żeby poseł mówił takie rzeczy, że chodziło tylko o... A później nie wiadomo o co, bo został złapany za rękę. No panie pośle, to bardzo proszę. Czy sędzia powinien być na telefon? Jeżeli to chce pani redaktor powiedzieć, że ostatnio miałem wizytę w prokuraturze w Katowicach, ostatnio w Zgierzu i to dzwoniono do mnie, bezpośrednio z tych instytucji, uzgadniano termin jak najbardziej dogodny. Ale pana żebym... sprawy, pana sprawy, a nie innej sprawy, tylko pana. Bo ale to jakiej jest, sprawy? Bo to, jakiej sprawy? Jakąś sprawę pan ma w prokuraturze. Nie, to właśnie miał być premier. Czy pani rozumie, co miał być? Z panem ustalano, czy premier miał być w Katowicach, czy w Zgierzu? No przecież, posłuchajcie, odwracacie kotem ogonem. Dziennikarzowi, który w imieniu niby premiera, bo to jest największy zarzut, że niby w imieniu premiera chciał przesunąć termin rozprawy, bo wyznaczyć pan premier... termin dogodny. Nie. No, proszę nie powtarzać kłamstw. Ale ja to słyszałam. No ja przecież też, ja też. Wie pan, same ja początki zna ja tej też. Sprawy. O, ja też. I chodziło o przesunięcie terminu, wyznaczenie terminu, dlatego że pan premier ma jakieś spotkania. No ale to jest prawidłowe? To według pana jest prawidłowe, tak? Tak powinno się odbyć. Przed chwilą powiedziałem, że nie, że pan tego nie akceptuje. Nie, ale czy pani nie rozumiem, ale czy pani nie słyszy? Ja słyszę, jeżeli ale nie jest rozumiem. Możliwość, jeżeli są jakieś, to nawet pani Wasserman, powiedziała, że jak zaprosi pana premiera na spotkanie, to uzgodni z nim termin. No proszę pana, ale to do konkretnej osoby, jeżeli pan premier będzie miał... Dokładnie taka sama sytuacja. Będzie miał dokładnie taka sama sytuacja. Natomiast co dzisiaj się dzieje? Co dzisiaj się dzieje z sądami zarządzanymi przez Ziobrę? Co się sądy dzisiaj nie są dzieje? Rządzone to przez dzisiaj pana przez Ziobrę. Minister Ziobry. To dzisiaj Ziobro są decyduje, który sędzia i proszę nie mówić o żadnym losowaniu, bo żadnego pan, losowania nie ma, o których mówił pan premier, premier w Brukseli, bo to jest kłamstwo. Najlepszy przykład ustala terminu, sędziego, który prowadził, ale tak proszę mi skończyć, panie senatorze. Przepraszam, to teraz jedno słowo. Wyznaczenie. Nie. No właśnie, kłamał Morawiecki. Wszyscy kłamał, to w ogóle najlepiej to jest przykład posła Gawłowskiego, gdzie tak dostał dobrany termin aresztowania i przywiezienia do sądu w Szczecinie, żeby odpowiednia sędzina prowadziła. Ale pan minister Ziobro oczywiście. Ziobro decyduje dzisiaj. A to jeszcze jedną rzecz powiem. Dobrze, jeszcze jedną rzecz powiem. Zgłosiła się do mnie osoba, która ma sprawę prowadzoną przeciwko jednemu z osób powiązanych z PiS-em. Czy wiecie państwo, że
ta druga strona właśnie wystąpiła o zmianę składu sędziowskiego. Ale tak się dzieje i to ale jest dlaczego? Prawidłowe i można wystąpić. Ale oczywiście, ale że to, można. No. Ziobro nadał sprawę znajomości. Nie, przez znajomości. To jest skandal. To jest skandal. Pan senator Błaszczyk. Co się działo przez ostatnie lata, kiedy wy rządziliście w sądach? Ja to miałem kolejki ludzi, którzy byli i przynosili informacje, sądy jak funkcjonowały sądy, jak to się działo, jak to funkcjonowało. Teraz pan opowiada, dobrze, że... Dobrze, to Rosji może pan Sylwester Pawłowski. Pani redaktor, wrócę do pytania, które pani zadała. Otóż w moim przekonaniu wystąpienie pana premiera Morawieckiego wcale nie różni się od zachowania eurodeputowanych, bo i jedna, i druga strona przedstawia sytuację w Polsce przez pryzmat z własnego środowiska politycznego. Z wystąpienia pana premiera można było wywnioskować, że do 2015 roku Polska była w ruinie, sądy były skorumpowane, policja leniwa, lekarze to łowcy. Natomiast najgorsze jest to, że pan premier Morawiecki przypisał sobie walkę z poprzednim systemem, niejako w genach, uzasadniając przejście zachowania od ojca. Kornela Morawieckiego. Dokładnie. I on też udział brał. Gość urodzony w 70 roku, co tak, może ja robić? Ja słyszałam tą wypowiedź. Wciskać, zwłaszcza w audycji, w której się... Jeżeli urodził się w 70 roku, to jest młodszy ode mnie rok. No ale mniejsza o to. Jedyne, co to jest, co może powiedzieć, to to, że IPN nie będzie musiał sprawdzać jego wcześniejszej tożsamości, wcześniejszego zachowania ze względu na datę urodzenia. Natomiast do czego zmierzam? Gdyby chcieć wsłuchać się, co Unia Europejska mówi o Polsce, to zaproponowałbym, żeby jednak przedstawiciele różnych gremiów przybyli do naszego kraju i sprawdzili w praktyce. My tak ochoczo angażujemy się w różnego rodzaju wydarzenia polityczne na Ukrainie, w innych państwach Europy Wschodniej i Centralnej. Natomiast gdybyśmy zaprosili do Polski, posprawdzano by, jak funkcjonują te właśnie sądy, o których pan senator mówi, Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, by się okazało, czy Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, by się okazało, szanowni państwo, że naprawdę wiele mamy jeszcze do zrobienia, a to, co robi PiS, to nie jest naprawa systemu, to jest jego po prostu burzenie od podstaw po sam wierzchołek. Dobrze, pan Krzysztof Jędraśki. Ja bym pozwolę sobie ocenić wypowiedź pana premiera tylko pod kątem ekonomii. Ja nie tyle pana premiera chcę oceniać, tylko... Całego zdarzenia, tak. Tak, tych eurodeputowanych. Z tymi kandydatorzami, którzy mówili, że pan premier rozmawiał o jabłkach, a parlamentarzyści o gruszkach. Jakby zrozumiałe jest z kolei podejście jedno i drugie i myślę, że służby powinny pana premiera na to przygotować, że tak będzie, że takie są nastroje w Europarlamencie, że w Europarlamencie nikt nie będzie chciał rozmawiać o przyszłości Unii, którą zaproponuje pan premier, ponieważ nie traktuje się Polski poważnie i nie traktuje się propozycji Polski poważnie. Ponieważ jesteśmy... Ja powiem to, z czym się zapoznałem i co ja uznaję za słuszne. Więc myślę, że pan premier się na to powinien przygotować i powinien się lepiej przygotować do odpowiedzi. Natomiast martwi mnie to, ponieważ wypowiedzi było bardzo dużo o tym, jaka będzie przyszłość Unii, jaka powinna być i tam elektryfikacja, elektromobilność i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że w tym samym czasie polski Solaris jest sprzedawany Hiszpanom. I to jest przykre, że nie został przejęty przez państwowy fundusz, który mógł go kupić i mógł zostać jako polski producent i szerzyć markę polską na świecie, tylko przejmuje go producent hiszpański, który zrobi z nim to za chwilę, co będzie chciał, czyli albo będzie go rozbudowywał, albo go zamknie. Jedno z dwóch. Co może się odbyć z niekorzyścią? Ale to też nie jest tak, no wie pan, no tutaj teraz pan mówi, rynek prywatny jakoś funkcjonuje i są, zapadają jakieś decyzje biznesowe. Mamy autosany i inne firmy państwowe, które odzyskujemy, ale też nie będziemy przyjmować wszystkich firm, które funkcjonują w Polsce, to dlaczego fundacja starała się w jaki zakup, sposób udało się banki przejąć część, mamy większość, ponad 60% udziału w rynku bankowym, ale to bez przesady, żebyśmy kupowali nawet firmy tak naprawdę prywatne i tutaj organizowali wszystko w Polsce. No to nie jest to, że państwo podchodzicie, że my za bardzo wchodzimy, za bardzo centralizujemy. Nie, ale wy jesteście państwowe, ale rzeczy, wy nie jesteście... Pan Wojciech Górski. Ja się pytam, bo to, ponieważ powstała fundacja po to, żeby wspierać polskie firmy. Ale nie znam sytuacji w Autosanie, dlaczego tak nastąpiło, co to jest za konsolidacja, czy to jest sprzedanie, czy to jest jakieś połączenie, wejście w większą grupę. To też tak do końca...
Nie wiem i to dlatego... Jest dlatego mówię, to jest sprzedaż, ponieważ jest potrzebna kasa na inwestycje, na rozwój i tak dalej. No więc po to powstała fundacja, która miała właśnie te rzeczy robić, miała wspierać polskie przedsiębiorstwa, żeby mogły konkurować. Panowie, czy mogę? Odpowiadając na pytanie, dlaczego to nie była debata o przyszłości Unii Europejskiej, to odpowiem, że dlatego, że Unia już wie, znaczy jest już przyklepany w Brukseli, jaka to będzie przyszłość. A jaka będzie? Francja i Niemcy chcą, nie chcą państw narodowych, chcą wspólnego budżetu, chcą wspólnej armii. Generalnie wymagają od Polski i od krajów, które uważają za peryferyjne, że się do tego zapiszemy, a oczywiście Partia Wolność jako jedyna partia konsekwentnie eurorealistyczna, my proponujemy się do tego nie zapisywać. Unia Europejska ma niższe tempo wzrostu od większości gospodarczego, oczywiście od większości regionów gospodarczych na świecie i nie ma sensu integrować się jeszcze głębiej z Titanikiem. To bardzo Państwu dziękuję. Podyskutowaliśmy na temat prawa, chociaż trzeba przyznać, że nie bardzo się na tym wszyscy znamy tutaj. I gośćmi Radia Parada byli Sylwester Pawłowski, Krzysztof Jędrasik, Artur Dunin, Przemysław Błaszczyk, Wojciech Górski. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rock Parada.